I to było ostatnie pytanie, jakie do mnie dotarło, także bardzo dziękujemy. Ale... Znaczy to... Proszę Państwa, to ja panu, pani powiem tak. Gdyby w Polsce była równowaga w mediach, to nawet w obecnej bardzo trudnej, obiektywnie i nie z naszej winy, no myśmy wojny nie zaczynali, kryzysu nie wywoływali, pewnie byśmy bardzo wyraźnie prowadzili. No ale proszę otworzyć TVN i zobaczyć, co tam jest przekazywane. Tam w ogóle w Polsce jest w ogóle jedno wielkie nieszczęście. Władza jest jakąś szajką oszalałą, która rabuje kraj i tak dalej, i tak dalej. No i wielu ludzi nie jest w stanie zweryfikować tego, co ogląda w telewizji. Już tu mówię tylko o telewizji, bo jeszcze do tego jest internet. Z tym, co jest w rzeczywistości. No po prostu nie mają takiej tendencji albo no brak im odpowiednich kwalifikacji umysłowych. I to jest powód tej sytuacji. Do tego dochodzi takie... No ma prawo oczywiście. Proszę pana, proszę panią, jeżeli ktoś myśli inaczej, to albo ma zupełnie inną ideologię, taką na przykład, że nie powinno być narodów i tak dalej, no wolno mu, ale ja tej ideologii całkowicie nie podzielam i uważam, że człowiek taki, który tak myśli, się bardzo głęboko myli i także działa w istocie na niekorzyść swoją i swoich dzieci.